Dzień dobry. Po ponad miesiącu pracy nad harfą przychodzi czas na to, aby ją nastroić. Nie jest to wcale zadanie proste, ponieważ, proszę spojrzeć, jest tu 29 strun, strun metalowych, zrobionych w niskim rejestrze ze srebra, a w wyższym z mosiądzu. I kiedy się zrobi nową harfę, w tym przypadku w środku tego instrumentu, korpus był całkiem płaski. Nie wiem, czy to widać na filmie, ale on w tej chwili podczas strojenia zaczyna się uwypuklać. I to działa w ten sposób, że kiedy nastroimy pewną część strun, okazuje się, że te, które nastroiliśmy przed chwilką, już są rozstrojone, ponieważ minimalne uwypuklenie, pociągnięcie tego korpusu do góry powoduje, że struny troszeczkę się rozluźniają i już trzeba je nastroić następny raz. Dzisiaj stroję tę harfę już chyba trzeci raz i jak widać, o cały ton właściwie jeszcze spadła. W przypadku takich instrumentów jest to całkowicie naturalne. Naciąg strun metalowych jest bardzo duży i korpus musi się jakby ukształtować na nowo po naciągnięciu strun. Przez wiele dni, a właściwie nawet wiele tygodni, ten instrument będzie jeszcze pracował. On będzie się układał pod naprężenie tych strun, aż w końcu uzyska stabilność i będzie trzymał strój. Trzeba pewnie powiedzieć, co to za instrument. Jest to harfa Królowej Marii. Rodzaj harfy, która jest kopią instrumentu istniejącego obecnie, instrumentu pochodzącego z końca XV wieku. Jest to taki rodzaj harfy, który był używany w Szkocji, w Irlandii, zupełnie inny niż instrumenty używane w tym czasie na kontynencie europejskim, ponieważ europejskie harfy miały struny jelitowe, po prostu zrobione z jelit baranich, tak jak struny do większości instrumentów. Natomiast struny tych harf szkockich i irlandzkich przede wszystkim były robione z metalu. Takie struny brzmią zupełnie inaczej. One przede wszystkim dużo dłużej wybrzmiewają. Proszę posłuchać, jak długi jest dźwięk takich strun. One wybrzmiewają przez wiele, wiele sekund. I w związku z tym na takich harfach gra się zupełnie inną techniką, ponieważ na harfie romańskiej czy gotyckiej, w każdym razie takiej, którą używano w średniowieczu na kontynencie, harfie z jelitowymi strunami, te struny dużo szybciej wybrzmiewają. I kiedy gra się na takiej metalowo-strunnej, trzeba opanować nie tylko technikę szarpania tych strun, ale również tłumienia, ponieważ jeżeli by się zostawiało takie brzmiące, dźwięki by się na siebie nakładały i powodowały taką zupełnie niezrozumiałą dźwiękową kakofonię. Oczywiście w niektórych przypadkach można je zostawić, wtedy to też może zbudować jakieś ładne brzmienie. Tak jak mówiłem, jest to kopia instrumentu, który istnieje do dzisiaj, ale nie jest to dokładna kopia, ponieważ tak zwana harfa Królowej Marii jest to instrument bardzo bogato zdobiony. Tutaj zachowałem jedynie ten rzeźbiony taki kształt jakby węgorza z dwiema głowami. Natomiast w oryginale, oprócz tego, że ten węgorz jest pięknie wyrzeźbiony, ma oczy i takie wzory na całym swoim cielsku, to cała harfa jest zdobiona rzeźbieniem i takimi geometrycznymi wzorami właściwie na całej powierzchni. A więc zrobienie czegoś takiego, skopiowanie takiej harfy zajęłoby, myślę, że co najmniej drugie tyle, żeby wykonać ją właśnie w ten sposób, jak z takimi zdobieniami, jakim zrobiony jest oryginalny instrument. Tę harfę zbudowałem z drewna jaworowego. Oryginalny instrument ma korpus zrobiony z drewna wierzby. I to prawdopodobnie wierzby, która przeleżała wiele lat w jakimś mokrym środowisku, w bagnie, może w jakimś torfowisku. I dopiero po wyjęciu, wysezonowaniu, wysuszeniu posłużyła za budulec do wykonania instrumentu. Ja użyłem drewna jaworowego, które dobrze się też sprawdza na takich instrumentach. Ale też jest pewna różnica w budowie, ponieważ oryginał jest wydrążony z jednego kawałka drewna, ten korpus
Natomiast ja no niestety nie znalazłem tak grubego 10-centymetrowego drewna, właściwie z lekkim naddatkiem powinno się go mieć, które nie miałoby żadnych pęknięć, żadnych sęków ukrytych, żadnych wad po prostu. Bardzo trudno znaleźć tak grubą, dobrze wysezonowaną deskę, która by nie miała żadnych właśnie wewnętrznych jakichś wad, które no, w przypadku takiego instrumentu zupełnie dyskwalifikują materiał, ponieważ pod napięciem strun wszystko by popękało. Więc w moim przypadku, kiedy robię tego typu harfy, po prostu sklejam tę grubość z dwóch cieńszych kawałków, z dwóch 6-centymetrowych, i dopiero potem po obrobieniu drążę właśnie ten korpus. Natomiast ramię i kolumny harfy są wykonane z kolejnych następnych kawałków jawora. W oryginale, co ciekawe, też cała konstrukcja harfy jest utrzymywana przez napięcie strun. I to zarówno tylna płyta, która jest po wydrążeniu po prostu wciśnięta, te plecy są wciśnięte w korpus, i po naprężeniu strun zaciskają się ścianki zaciskają się na nich i trzymają się te plecy bardzo dobrze i nie wypadają. To również ramię jest wpuszczone w korpus, kolumna tak samo, tutaj też jest taki wpust, więc można harfę złożyć w ogóle bez kleju. Ja troszeczkę kleju dodałem dla pewności, aby się to wszystko bardzo stabilnie trzymało, ale w oryginale można ją złożyć, naprążyć struny i harfa gra, działa. A kiedy ktoś by na przykład chciał ją przewieźć, można zdjąć struny, rozłożyć na kawałki i na przykład do samolotu, do skrzynki jakiegoś zapakować. Ale oczywiście w ten sposób nikt nie postępuje, ponieważ czekałoby kolejne wielokrotne strojenie na miejscu. Cóż jeszcze można dodać o tym instrumencie? Tak jak już mówiłem, struny są metalowe, w dolnym rejestrze są ze srebra. Podobno czasem niektórzy stosują również złote struny na samym dole. Chodzi o to, żeby był ciężki materiał przy niezbyt długiej strunie, przy niezbyt dużej mензурze tej struny. Im cięższy materiał, tym lepsze brzmienie będzie wtedy. A więc kilka dolnych strun o ten zakres jest ze srebra, a dalej osiądz. Czeka mnie ciąg dalszy strojenia, prawdopodobnie kilkakrotnie jeszcze zanim harfa zacznie trzymać strój, zanim zacznie być zdatna do grania. Ale jak już wspominałem, przy tego typu instrumentach jest to zupełnie normalne. Dziękuję zatem za uwagę. I wracam do strojenia. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej, proszę pisać pod instrumenty małpa.odwa.pl.